Cześć kochani, to ja, Wojtek Pietraszek, Rockday. Dzisiaj znowu będziemy działać coś w stylu tappingu. Będziemy sobie tappingować, nie mylić z fappingiem, modnym określeniem, też na tapping chyba. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Zagram wam mniej więcej motyw, który jest oparty na akordach, trzydźwiękowych akordach molowych. Trzydźwiękowe, molowe i durowe. Czyli tutaj generalnie mamy tak, że tu mamy tapping plus arpeggia, więc właściwie to generalnie łączymy te motywy. Można powiedzieć, że to jest kolejna lekcja na arpeggia, troszeczkę bardziej zaawansowana, no ale może wyjdę, po prostu wyskoczę z tym. Zobaczymy. Dobra, koniec z gadaniem. Trzeba rżnąć. Fapping z... Nie, proszę ja was. Z arpeggiami. To jest mniej więcej taki schemat, którym można się posługiwać. Czyli pierwsza wersja, pierwszy chwyt, to byłby tutaj, byłby to akord C-dur. C-dur z dodanym dźwiękiem jeszcze H, czyli pisze się B, pamiętajcie. Mówi się H, pisze się B, czyli to byłby akord C major, czyli C dur z septymu wielką. W każdym razie, zna zapewne każdy z was akord D dur, który łapiemy tutaj, prawda? To generalnie biorę z tego trzy dźwięki sobie, które tutaj cisnę, prawda? I dokładam jeszcze jeden dźwięk, czyli w akordzie C dur, wszyscy, którzy chcą na poważnie się zajmować tym graniem, to muszą wiedzieć, jakie są dźwięki w akordzie C-dur, żeby w ogóle tapping ogarnąć. Więc tam już widziałem, że niektórzy, jedna osoba tam coś pisała, że ogarniamy arpeggia, prawda, bez podania, jak one są zrobione i tak dalej, jak je zagrać. No technicznie, właśnie dlatego, no to jeszcze raz zaznaczam wszystkim, że technicznie trzeba ogarnąć pewne rzeczy, które są po prostu no, do ogarnięcia technicznego, a część druga jest do ogarnięcia teoretycznego, więc mamy tutaj dwa, tak jakby dwie drogi na nauki, które musimy równocześnie się ich uczyć. Więc tak samo na tym właśnie polega też te lekcje, które robię. Są bardzo, to są krótkie fragmenty, którymi się zajmujemy na danej lekcji i później robimy następne, czyli to są takie małe jakby fragmenty puzzli, które tworzą nam jedną wielką całość. Czyli w takim razie pamiętajcie, akord C-dur ma dźwięki C, E, G. Czyli mamy tutaj C, E, G. No, zarobiście. Dodaję tutaj jeszcze jednym palcem małym, uderzam dźwięk G, czyli mamy G, takiego i dodaję tutaj jeszcze tappingiem, robię dźwięk C i dźwięk H, czyli po prostu coś takiego. Tak to mniej więcej brzmi, czy to byłby akurat akord C-dur, który tutaj wziąłem. Później byłby akord, kochani moi, G-dur, na takiej samej właściwie zasadzie. Akord G-dur ma dźwięki G, H, D. Tutaj palcem tym małym daję znowu dźwięk D, czy G, H, D, powtarzam dźwięk D. Tutaj dokładałem dźwięk G. I
dźwięk Fis, czyli to tam znowu byłby akord G major, czyli G dur septymą wielką. Tak to wygląda. Później robiłem z kolei akord molowy, czyli molowy A. Pamiętają wszyscy ten akord molowy, tutaj D. I tu po prostu wziąłem akord A-mol, czyli akord A-mol ma dźwięki A, C, E, czyli Ace, A, C, E. Małym palcem dokładam jeszcze dźwięk E. A tu dokładam dźwięk G, proszę ja was, czyli dodatkowy dźwięk, czyli to byłby akord molowy A z septymą małą, ponieważ dźwięk G w tym akordzie to jest septymą małą po prostu, czyli G minor 7, tak się nazywa. No i później tutaj grałem jeszcze akord na tej samej zasadzie. Brałem akord F dur i później znowu G dur. F dur, G dur, później z powrotem wracałem do tego C. Czyli widzicie, to jest całkiem prosty sposób. No to oczywiście w tym filmie, w którym mówiłem, jak się to arpeggio robi, prawda, jeśli chodzi o to uderzanie, to du, 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 du. Aż się zaciąłem, kurde. O tym uderzaniu w dół. Tylko że widzicie, tutaj tym razem nie miałem piórka, tu jest właśnie ten połączenie tego tappingu, że generalnie tak czy siak ta ręka robi gra za pomocą, prawda, legata, czyli pull off, hammer on, ta ręka tappingiem, a gramy arpeggio, więc widzicie, tutaj mamy już połączenie trzech rzeczy, które używamy, więc tutaj musicie spróbować sobie sami ogarniać też rękami, no chociażby to widzicie, że uderzamy tak, żeby dźwięki wydobywać. Właśnie, na przykład jak tutaj nie trzymamy, jak robimy sam ten tutaj tapping, tylko znaczy ten legato tą ręką, to struna na przykład G zwykle się bardzo często odzywa. Dobrym sposobem byłoby właśnie założenie jakiejś gumki, no takiej gumki recepturki lub takiej frotkowej, frotkowa byłaby lepsza. Ja jednak mimo wszystko nie używam tego, staram się, żeby to było takie bardziej, no bierzemy gitarę, gramy, ani że halo, ma ktoś jeszcze jakąś gumkę może? No i pytanie się, prawda? Więc żeby starać się, żeby to wydobywało się z rąk i żeby kontrolować te dźwięki, które po prostu nam mają wychodzić z palców, prawda? Więc tutaj trzeba po prostu tak robić, że starać się podczas grania tą ręką też w jakiś sposób tłumić, znaczy w jakiś sposób, w konkretny sposób po prostu tłumić nadgarstkiem i pozostałe struny po prostu sobie... Także no, kupa frajdy przed wami. Jakby ktoś jeszcze czegoś nie wiedział, to nie, pytajcie, pitajcie, piszcie tam pod spodem w tych komentarzach. W każdym razie, no, kupa zabawy. A lot of fun. Papatki.